Niektórzy pytają się i dziwią się, jak to jest, że we Wrocławiu jest tak wiele różnych dziwnych budynków, tak dziwnej architektury. Otóż tysiące lat okręty wbijały się w biskupiny i ostrów, kawałki konstrukcji, przerobiono nakładki, po prostu. Działo się wiele dziwnych rzeczy, jak w szóstej serii Lostów, Henio pobożny niczym kostuch, poparty UFO bił Tatarów, naraz postu, kosmici ubóstwiali Słowianki, jak na gastrofazie student worek tostów i vice versa w związku. Z tym łączyli się w miłości pomimo różnych postur. Tak powstał Wrocław, ponad nurtowe miasto stu mostów. Wrocław. Poezja i muzyka to są siostry. W ogóle literatura i muzyka, bo my w utworze opowiadamy jakąś treść. Dla mnie dobry tekst to brzmienie, rytmika tekstu i oczywiście jego głębia, znaczenie, ale również metaforyka. W pewnym momencie życia doszedłem do już bardzo takiej pokręconej, zaawansowanej ekwilibrystyki, która stała się już właściwie totalną awangardą, jeśli chodzi o teksty. To była dla mnie ewolucja, to były jakby składanie słów. Ja miałem taką zabawę, recytując te słowa, łamiąc, desylabizując je, jakbym jeździł na deskorolce, jakbym robił kolejne ewolucje i triki. Jest całe mnóstwo literatury muzycznej, która powoduje, że te dwie niezależnie funkcjonujące przestrzenie, czyli dźwięki i słowa, doskonałe, połączone w jedno, wzmacniają swój przekaz. Jest kilka takich książek, czy też postaci, które tworzą dla mnie wielki metajęzyk. Taką postacią jest dla mnie Sapkowski i jego Narrenturm i pozostałe dzieła, które no, są całą krainą. Jego bogactwo, jego wyobraźnia słowna jest dla mnie czymś bardzo inspirującym. Jestem w trakcie pracy nad utworem do słów Tadeusza Dąbrowskiego, współczesnego poety. Ja na próbie zadaję pytanie, jak Państwo rozumieją ten sam tekst w sobie i teraz co my w muzyce możemy dodać, jaki kolor głosu wykorzystać, żeby ten przekaz poezji właśnie jeszcze uwypuklić. Jest taka piosenka, która faktycznie mi towarzyszyła od dziecka, taki tekst, taka fraza, która pamiętam, że wybrzmiewała w tej perelowskiej kuchni na osiedlu, jak mama gotowała obiad na następny dzień, ja jadłem szybko kolację, już biegłem na podwórko i wybiegając w radiu, bardzo często wybrzmiewała piosenka Edyty Geppert, Kocham Cię Życie. Cały czas uczyłem tą frazę i to było dla mnie istotne, jest do dzisiaj. Wróciła do mnie ta piosenka z jej mądrością.